Państwa, podchodzimy tutaj bliżej do odcinku obsługa tego. Wszystkim Państwu oczywiście życzymy smacznego. Jakim prawem mnie dotykasz? Odwiecznym prawem natury, moje dziecko. To było bardzo niehigieniczne. Ostrzegam, że będę musiała cię obezwładnić. A ja ostrzegam, że byłem mistrzem pierwszego kroku bokserskiego. A daleko to? Ojej, nie, niedaleko, parę kroków. To możemy iść. Oj, może ci nogi zabolą. Zobaczymy, na co zamieniłeś nasze krzemniki. Oj, czart, amerykański samochód zapomniał się, starą na drodze, nie mogę dojechać. Pani Wiesiu, może mi pani podać jednego kurczaka? Zara. No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci. No to zabezpieczny weekend, Wadziu. Zabezpieczny. Coś ty taki nienapasiony, a? Czesiek z Łęczycy. O! To może Mirek z Białołęki. Tylko on zupełnie wyłysiał. Łysy się nadaje? O Jezu! Zupełnie jak mój Józuś! Dziecko Chińczyk i dziecko Japończyk to się niczym od siebie w ogóle nie różni. No tylko nazwą zasadniczą. Chińczyk, a tu Japończyk. No, chyba tylko jak Chińczyk jest chłopiec, a Japończyk dziewczynka. To się różni od siebie. Pcią. To wtedy już tak jak u ludzi. No, kończcie flaszkę i do domu. Nie wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym się zrozumiał. No dobra, dobra, nie łam się. Słuchaj, nie jest tak źle. Nie jesteś taka wstrętna. To znaczy, nie no, owszem, jesteś wstrętna, ale za to tylko w nocy. Jak facet opowie w niebie, jak wyglądał ten, co go załatwił, to aniołom ze śmiechu puszczą zwieracze i spadnie na nas gówniany deszcz. Zobacz, bracie, spójrz, jak oni się ruszają. Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy. Moglibyśmy się od czarnych wiele nauczyć. Dajcie tu jakąś muzyczkę. Rozmawiać chętnie z nimi każdy chce. Ukraść uśmiech czy buziaka, chyba da, nie będzie taka. Bo całować się to przecież nie jest grzech. I blondynki, i szatynki mają buczki jak malinki. Lekkomyślne nie bywają, raczej nie. Więc nie czekaj, przyjacielu, gdy już masz 20 lat. Bez obawy z nimi możesz ruszać świat. Polskie dziewczyny najładniejsze są. Polskie dziewczyny całować wszyscy chcą.